Dobry, dobry wieczór. No co, wajcha się ruszyła. Co tam grzebiesz, Tero? Co? Chuj, ale tu jak tak. To muszę główkę odpiąć. O, i przełożyć pewnie tam na te cingle, na pompie. Ujmij gazę lekko. Dobra. Lekko. No. O, jeden ząbek. No ująłem o ząbek. Dobra, a jak czekaj? A jak tą główkę się wyłożę? No dzisiaj tak garażowo bardziej, przy bidonie. Oczywiście regulacja gazu na zboże. Bo jak ta główka była na pinku? Obroty były... Jak? Obroty były 1900, 1800. Trochę za małe są. Co? A jak ta główka była na pinku? Gdzie? Na siłę, tak? Na siłę. Bo to trzeba by te singło, moim zdaniem, to by trzeba wykręcić to. Aha. Zobacz, jak to kręcę. No, widzę. Żebym tu nie ułamał główce. Ciężki temat. No ja tu pilnuję tej gazu. No, zdobyłem taką wlepę, bo zamówiłem magnety u nich na sklepie. Dostałem śrubów trochę pod magnety. Trochę dźwigienka się drgnęła, więc... No i co? No, szybko, tanio i skutecznie, jak to się mówi. Kosa cała porzewiała, bo wiadomo, padało. Dach przecieka i na kosę padało. Ale to się wytrze. No. No to ściągnę. To do widzenia później. O, akurat tego typu przyszły. Trochę cięższe. Od tych czerwonych. Myślę, że dobre. No plus do nich śruby jeszcze. O. Ocynkowane M10-40. Tu się zastanawiam, czy stalki nie zostawić i później nie przekładać, jakby w razie czego brakło, bo tu palec odleciał akurat, a stalki są jeszcze w miarę w dobrym stanie. Ale sam nie wiem. No. Bo tu też taka przypadłość, że śruby się potrafią, lubią obluzować, trzeba wszystkie klucze przelecę pneumatem. Tu moje piękne smarkanie. No i myślę, że to tyle części takiej, wiadomo jakiej. Dobra, tak się prezentuje gotowy sprzęt do wyjazdu. No jeszcze paliwo, ale to tam szczegół. Znaczy najważniejszy, bo Leylanda jeszcze nie odpowietrzałem i nie mam zamiaru. Kosa ładnie polana oliwką, elegancko, magnety dociągnięte, gdzie nie gdzie śruby powymieniane. O, tu akurat są te śruby z Zenoxa, a to akurat taki szczegół, o kosę trochę rozciąłem, ale no mniejsza. Tu przesmarowane ładnie, pięknie silnik chodzi. No to już tyle z części teoretycznej. Widzimy się na praktycznej. Witam Was w części praktycznej z Wolu. To akurat Tizonik śmiga ładnie, bez problemu. Przyjęcia eleganckie, stanowisko po pupurydzy. Odmiana cholera, nawet nie wiem, ale jakaś na przykład była. Piękne żniwa, ostatnie pole już zostało 2 hektary. No i oby się udało bezawaryjnie skończyć. To będzie dobrze. Bidonik śmiga ładnie. O, tak mam obroty. Ładowanie jest w porządku. Było robione ładowanie w nim akurat, bo akumulator na polu z Infinim wkład. Ale Prizon ładnie śmiga po kukurydzy w bezorce.
Także myślę, że to na tyle z mojego gadania. No nie wiem o czym gadać, ale jak to mówi klasyk, gniwa, gniwa i to gniwa. Jestem bardzo dumny i zadowolony. Plono około 7-8 ton z hektara sypały. Porównywalnie jak w zeszłym roku. Chociaż pszenice były na trzech stanowiskach u nas. Pszenica po pszenicy wysokość jest dosyć dobra. Pszenica po pszenicy, po kukurydzy i po klinku. Także jest ładnie, elegancko. Po klinku oczywiście to trochę białkowa. Dwie pozostałe są bez orka. Oczywiście słoma się wrzuca do szlaku. Wiadomo. To było na tyle z mojego odżywania się. Także trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia w kolejnym materiale. A tu jeszcze oglądajcie sobie, jak pracuję.